80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Nie dajcie się prowadzić bezwolnie na rzeź. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej części naszego programu. Witam również Państwa i mojego gościa, a jest nim pan profesor Bogusław Kopka, historyk Akademia Zamojska. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu. Wykazali się wielkim, niezwykłym bohaterstwem. Dziś na Twitterze napisał m.in. pan prezydent Andrzej Duda, ale w związku z dzisiejszymi uroczystościami oczywiście nie zabrakło wielu wystąpień. Bardzo proszę, posłuchajmy kilku słów pana prezydenta. Są naszymi wspólnymi bohaterami. Są bohaterami Izraela, są bohaterami Żydów na całym świecie, są bohaterami Polski i Polaków. Wielu z nich, tych, co przeżyli powstanie w getcie warszawskim, było później powstańcami powstania warszawskiego. Razem ze swoimi często szkolnymi kolegami z polskiej szkolnej ławy walczyli dalej przeciwko niemieckim nazistom, przeciwko okupantom o wolność. Oddawali za nią życie. Także walcząc tutaj o wolną Polskę. To wcześniej ich bracia, ich ojcowie, walcząc w polskim wojsku o wolną Polskę, ginęli w 1920 roku i w 1939 roku. W 1920 roku broniąc jej przed Sowietami, a w 1939 przed Niemcami. To oni później budowali państwo Izrael. To ich bracia byli w polskiej armii na zachodzie, w armii Andersa. To oni później stanowili trzon armii Izraela. Panie profesorze, o tych wydarzeniach z 1943 roku zapomnieć nie możemy. Dziś padały również takie słowa. Wtedy wszyscy chcieliśmy tego samego, chcieliśmy wolnej Polski. Proszę powiedzieć, ile jeszcze pracy przed nami, aby dokładnie zbadać ilość ofiar, jakie bestialsko zamordował wtedy wróg, czyli właśnie Niemcy? No, na pewno liczby są istotne ze względu na to, że każde liczby podają w... są, za nimi kryją się konkretne biografie. Natomiast tutaj słusznie pan prezydent Andrzej Duda podkreślił, że wspólnotę losu Żydów i Polaków, to znaczy i Żydzi i Polacy od samego początku wybuchu wojny, ataku Niemiec na Polskę 1 września byli traktowani jako podludzie. I też te plany okupanta były dalekosiężne, to znaczy w pierwszej kolejności eliminowano elity polskie, w tym także żydowskie w ramach akcji Inteligencja, później akcja AB, wszyscy pamiętamy Palmiry, ale takich miejsc było więcej, Piaśnica. Następnym etapem po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej ofiarami bezpośredniej likwidacji fizycznej stali się Żydzi. I tutaj mówimy o 3 milionach obywatelek polskich, którzy byli Żydami. To się odbyło w ramach akcji Reinhardt i to w ciągu jednego roku. Natomiast następne lata pokazały, że Polacy, tutaj mówię o powstaniu zamojskim i powstaniu warszawskim, stawali się tutaj też przedmiotem następnego etapu eksterminacji. Czyli w gruncie rzeczy, gdyby wojna trwała dłużej, to być może Polacy też nie byłoby Polski. Panie profesorze, no dzisiaj oczywiście są jeszcze tacy, którzy przyjeżdżają na te obchody, na te uroczystości. Dzielą się również wspomnieniami, ale proszę powiedzieć, jak właściwie wyglądał w 1943 roku ten 19 kwietnia?
No, cóż, no, przygotowania były do i Żydzi, i chrześcijanie mieli swoje święta, tak więc to też jest charakterystyczne, że Niemcy, że ten wybuch powstania by nie był przypadkowy. Natomiast no, było zaskoczenie Niemców, tak? Wieloletnia propaganda nazistowska przedstawiała Żydów jako niezdolnych do oporu. I to było wielkie zaskoczenie, które stało się siłą bojowników, dlatego że powstanie no, trwało ponad prawie półtora miesiąca. No, to z punktu widzenia niemieckiej okupacji było niedopuszczalne, żeby teren jakiś na zapleczach frontu był pod kontrolą i to jeszcze Żydów. A tak było przez ten półtora miesiąca. Likwidacja getta warszawskiego został skierowany tutaj właśnie z Galicji Jürgen Strop, który był, można by powiedzieć, takim dzikim, fanatycznym nazistą, który później wiemy to z raportu jego, który sporządził nas tutaj przełożony Krugera i Himmlera, dokumentował tą zbrodnię i się nią chwalił przed przełożonymi. Tak, w związku z tym mamy do czynienia z ludźmi, którzy byli no, w pewnym sensie z punktu widzenia ludzkiego nieobliczalni. Ale te powstanie utrwaliło się w pamięci Polaków, także tych, którzy przyjeżdżali też swoimi tramwajami, jak Czesław Miłosz. Różnie odbierali, ale to nie znaczy, przez to nawet, że różnie odbierali, to już wiemy, że to zostało utrwalone w pamięci. Tych oczywiście bohaterów i powstania w getcie warszawskim, powstania warszawskiego jest coraz mniej, ale to, co po nich pozostaje, to jest pamięć utrwalona no przede wszystkim tutaj dzisiaj to jesteśmy w formie wizualnej tak, tych przekazów, ale przede wszystkim największym pomnikiem jest archiwum Ringelbluma. To trzeba powiedzieć, czyli tak na dobrą sprawę historyków i archiwistów, którzy poświęcili czas na pracę benedyktyńską, no w takim znaczeniu pracę, którą zostawili po sobie, wiedząc, że na przykład mogą nie przeżyć tego getta. Ale to była praca, jak powiedziałem, ku pamięci, ku przestrodze. Ale to też jest przykład, że no nie tylko praktycznie można pomóc, ale też właśnie w dalekosiężny sposób, czyli taka praca historyka, archiwisty też ma niebagatelne znaczenie. Bez tego archiwum praktycznie byśmy byli bardzo ubodzy w wiedzy o getto warszawskim i zmuszeni patrzeć oczami Niemców, czyli raportem Stropa, co jest ułomną formą analizy i byśmy nie znali głosu ofiar. Panie profesorze, to jeszcze zapytam, jak wtedy wyglądał też udział Polaków, jeśli chodzi o to powstanie w getcie warszawskim? No, od razu chciałem powiedzieć, że znaczna część powstańców to byli obywatele II Rzeczpospolitej, więc w tej kategorii narodu polskiego wielką literą to też są obywatele Polacy. No, ale oczywiście była ta tak zwana strona aryjska i tutaj wiemy, że były kontakty, upoważnienia ze strony właśnie bojowników i z dowództwem AK, bo to jest ta największa armia, która organizowała ruch oporu. Tylko trzeba pamiętać, że priorytetem dla Polskiego Państwa Podziemnego było przygotowanie się na powstanie narodowe w momencie, kiedy alianci będą wyzwalać Polskę. I to te siły i środki miały na to być przeznaczone. Natomiast kwiecień 1943 roku to słusznie jest to po bitwie pod Stalingradem przegranej Niemców, ale jeszcze przed bitwą przed Kurskiem, bitwą na Kursku, no i w ogóle jeszcze panowanie na wschodzie Niemców. W związku z tym Polskie Państwo Podziemne nie było przygotowane na czynny pomoc w takim znaczeniu zbrojnej, jedynie można było pomagać w postaci amunicji,
broni, natomiast no, po prostu jeszcze było za wcześnie na drugie powstanie. Bardzo dziękuję panie profesorze za tę rozmowę. Profesor Bogusław Kopka, historyk Akademia Zamojska. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję bardzo. A my już teraz przenosimy się na konferencję prasową z udziałem pana ministra Przemysława Czarnka.